Witajcie moi drodzy na nowej serii filmowej na ziemniaczanym polu komisarza Sela. Seria, która będzie zajmowała się czwartym, finalnym sezonem serialu Star Wars Rebelianci, na której będę zajmował się opisywaniem poszczególnych odcinków. Spoilerowe. Od razu ostrzegam, że to będzie spoilerowe podejście. Tak więc moi drodzy, dzisiaj zajmujemy się premierowymi dwoma odcinkami łączącymi się w jedną zamkniętą historię serialu Star Wars Rebel sezon czwarty. Zapraszam serdecznie. Informacje techniczno-organizacyjne. Jest to playlista osobna, skupiona tylko i wyłącznie na tym właśnie czwartym sezonie Rebeliantów jak na razie. I chcę Wam powiedzieć, że będę starał się dla Was jak najszybciej to opisywać. To znaczy, kiedy odcinki pojawiają się z niedzieli na poniedziałek, najprędzej powiedzmy w środę, jak nie, no to w piątki lub w niedzielę tego samego tygodnia będzie pojawiał się opis danego odcinka poprzez takiej właśnie formie przeze mnie. Oczywiście standardowo będę również informował przy poszczególnych opisywaniu, kiedy pojawiają się przerwy w emisji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc spoilerowo, z komentarzem i co w regularnym okresie czasu, w tym samym tygodniu, w którym pojawia się odcinek. Tak więc bawcie się dobrze i zapraszam po raz kolejny na pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek podwójny, który skupia się na wątku mandaloriańskim. Bowiem jak niektórzy z Was mogą pamiętać, pod koniec trzeciego sezonu mieliśmy dosyć duży wpływ Mandalorian i zarówno rozwój wątku Sabine, która próbowała pogodzić się ze swoim dziedzictwem mandaloriańskim i swoim przywództwem, powiedzmy, poprzez pomoc Mandalorian podczas finalnej bitwy rebeliantów z admirałem Thrawnem. Teraz jakby w początku czwartego sezonu dostajemy, powiedzmy, zakończenie jako takie tego wątku, ponieważ część ekipy naszej jakby podstawowej załogi rebeliantów, czyli Ezra, Kanan oraz Chopper, przybywają wraz z Sabine na jej rodzinną planetę, by tam pomóc buntujących się Mandalorian przeciwko jakby okupacji imperialnej i przeciwko klanowi mandaloriańskiemu, który współpracuje z Imperium. Podstawowym celem jakby odcinka jest odbicie z transportu więźnia, którym jest ojciec Sabiny, który jest niezwykle ważną postacią politycznie, duchową, przywódcą, powiedzmy, tego ruchu wolnościowego Mandalorian. W drugim odcinku, czy jakby w drugiej połowie tego dłuższego odcinka, dostajemy również wątek tego, iż Imperium jakimś cudem udało się skonstruować czy dokończyć broń, nad którą kiedyś Sabine w młodości pracowała, kiedy jeszcze jakby służyła w Imperium. Broń, która jest bardzo specyficznie nastawiona, ponieważ atakuje, czy jakby wysyła impuls elektryczny tylko i wyłącznie na zbroje mandaloriańskie, które są zbudowane z wyjątkowej mieszanki jakichś tam substancji, powiedzmy, przez co nie ma żadnego wpływu na szturmowców, czyli Imperium może tego bezproblemowo używać przeciwko Mandalorianu tylko i wyłącznie. Tak więc nasza ekipa oczywiście po odbiciu ojca Sabine, no bo wiadomo, rebelianci, tu się prawie wszystko udaje, postanawia również zainteresować, bo co też ostatecznie daje i co udaje się osiągnąć, i jednocześnie jest okazją do tego, żeby Sabine stanęła przed wyborem, czy jest takim, czy innym przywódcą. Jednocześnie mamy wątki pojawiające się konfliktów między klanami poszczególnymi mandaloriańskimi, jak i również przekazania Darksabera prawowitemu, czy jakby osobie, która jest do tego godna. Tak więc tak w skrócie wygląda, moi drodzy, fabuła. Wiem, że troszeczkę już powiedziałem tutaj, jak się to wszystko wygląda i tak dalej, no ale ostrzegałem, to są spoilerowe podejście. Natomiast jak to się tak naprawdę odbiera? Tragicznie. To jest dramat. To jest po prostu dramat. Bo pewnie możecie zauważyć, że czasami jest na moich filmach taki problem, że ja strasznie sztywno zaczynam. I to jest jeden z tych przypadków, moi drodzy. Problem jest bowiem taki, że ciężko jest mi powiedzieć coś dobrego i coś przyjemnego o tym odcinku. Ponieważ premiera sezonu wydawało mi się, że no kurde, będzie z jakimś kopnięciem, będzie naprawdę czymś fajnym. Niestety okazuje się czymś na poziomie jednym z najniższych, jaki dostaliśmy w tym serialu, w całej jego historii. Bo największy problem z tym serialem, trzeba pamiętać, że on jest dla dzieci, kierowany do młodzieży, dla dzieci i tak dalej, przez co jakby starsi fani dorośli muszą patrzeć na niego z przymrużeniem oka. I nie ma dla mnie żadnego z tym problemu tak długo, kiedy odcinki dostarczają mi zabawy, fanu, takiej przyjemności lub w jakiś sposób emocjonalnie mnie angażują poza radością, czyli nam, nie wiem, dramaty, wzruszenie i tak dalej. I gdyby tak było w tym odcinku, w tych odcinkach, powiedzmy, byłoby spoko. Niestety frajdy nie masz żadnej. Jest to tak sztucznie, tak sztywno zrobione i tak
klisze, tak słabo, na co składa się kilka elementów, o których za chwilę powiem, że człowiek zaczyna po prostu czepiać się szczegółów. A najbardziej i najgorsze, co można zrobić w Rebelsach, to czepiać się szczegółów. I nie mówię tutaj na przykład o jetpackach mandaloriańskich, które mają więcej paliwa niż T-72 w sobie i można nimi latać po prostu z dowolnym obciążeniem gdziekolwiek, jakkolwiek. Whatever. To są pikusie, to jest coś, do czego mogą się przyzwyczaić. Niestety pierwsza rzecz, jaka momentalnie rzuca nam się w oczy w jednym z pierwszych scen, to jest to, że Ezra dostaje rolę Comic Relief, czyli tego zabawnego gościa, który ma powiedzmy rozbawić, czy jakby zmniejszyć trochę powagę odcinka. Niestety przy nim Jar Jar jest niezwykle poważnym, starszym panem, ponieważ dodanie do wcipu z Ezrą, który nie potrafi obsługiwać jetpacka, albo tłumaczy się podczas, w środku odbijania ojca Sabine, że ja jestem Sabine, to znaczy nie jestem Sabine, że jestem chłopak i dziewczyna. Nie, przylecieliśmy z tobą, żeby cię odbić. Tak, wszystko jasne. To jest tak żałosne, to jest tak słabe, bo to jest tutaj jakiś pościg, tu się strzelają, a ty zaczynasz walić do wcipy do ojca swojej nie dziewczyny, no kurde, come on, to naprawdę jest słabe. Dodatkowo Kanan, który też jest pokazywany jako badass, znaczy się, jest to tak bardzo badassowate, że aż po prostu żenujące, oderwane trochę od tego, co mieliśmy jakby w poprzednim sezonie, gdzie Kanan miał jakieś tam rozłąki, jakieś problemy itd., itd. Tutaj po prostu jest, znowu dajemy go jako cwanego Jedi'a, który lata wszystkich, kopie itd. I tyle to wygląda. Jednakże to i tak jeszcze jest pikuś w porównaniu z tym, jak durne jest absolutnie zakończenie, ponieważ wszyscy źli i wszyscy, powiedzmy, bohaterowie, ci po drugiej stronie zostają pokonani w jeden prosty, banalny sposób, bo wystarczyło wcisnąć kilka guzików w odpowiedniej kolejności, co jednocześnie jest tłem dla beznadziejnego pokazania przejścia głównych bohaterów, powiedzmy, na jakby ich przejścia moralnego i myślenia na temat różnych sytuacji. Ponieważ główna jakby sytuacja rozgrywa się między Sabine i Bo-Katan. Bo-Katan, przepraszam, to jest siostra, nie Sabine, tylko, o Boże, już nie pamiętam, tutaj napisałem wam, jak się nazywa przywódczyni Mandalorian z TCW i ona jakby jest, może nie prawowitym, ale uznawana przez wielu Mandalorian za prawowitą władczynię. Sabine ma miecz świetny, czy ten czarny miecz świetny mandaloriański, no i ostatecznie ona go przekazuje. Problem jest tylko taki, że te bohaterki, one się zmieniają na podstawie jednej sceny. W jednej scenie ta jest zła na, bo Katan jest zła na Sabine, w drugiej scenie już jej ufa, w trzeciej już mówi jej, że słuchaj, musisz być prawdziwym władcą, nie zabijaj tego złego. Sabine ma to w drugą stronę. To jest po prostu tak żałośnie zrobione. Kurde, mieliście dwa odcinki, 40, prawie 5 minut, żeby zrobić to jakoś lepiej. Nie, trzeba było zagrać najbardziej sztampowymi tekstami, najprościej. I niestety to jest chyba domena tych cholernych, za przeproszeniem, Mandalorian, którzy w tym odcinku zostają dla mnie ostatecznie pogrzebani na zawsze. Jednak zanim jeszcze zaczniemy, przejdźmy do Mandalorian, odhaczmy punkt, który zawsze w Rebeliantach się pojawia, dzisiaj z po prostu gigantycznym uderzeniem. Imperium jest złożone z imbecyli. I po raz kolejny mamy dowód na to, że Thrawn nie jest tak niesamowitym, złym przeciwnikiem, dlatego że jest takim geniuszem, tylko dlatego, że po prostu ma IQ na poziomie średniego człowieka i potrafi dodać 2 plus 2, przez co w porównaniu z całym Imperium jest geniuszem. Już to jest niesamowite, gdzie szturmowcy nie trafiają w przeciwników z odległości 3-4 metrów, Jedi, który stoi pomiędzy nimi, nie mogą go trafić. Kiedy widzą przeciwnika szarżującego na otwartym polu, wybiegają za przeszkód i gdzieś tam stają i zaczynają strzelać. No to jest po prostu, gdybym jakikolwiek sposób czuł się, powiedzmy, jakoś związany z Imperium, to po prostu załamywałbym ręce i klnąłbym na ten serial, nie wiem co, bo szturmowcy znowu są sprowadzani do tego poziomu całkowitych debili i ja rozumiem, że to jest serial dla dzieci, ale to już jest poniżej tego poziomu, naprawdę. I boli, to już po prostu boli i to już jest żałosne. Jednak dochodzimy do tego, co miało być clue, miało być najważniejszą rzeczą, czyli ci Mandalorianie, dumni wojownicy, którzy z pokolenia na pokolenie przekazują swoje zbroje, walczą o honor itd., itd. Guzik, prawda. Jeżeli jeszcze przed, powiedzmy, tym serialem TCW, nie przed TCW, tylko przed Rebelsami, miałem jeszcze jako takie zrozumienie dla Mandalorian, jeszcze kumałem, dlaczego można się nimi jarać, o tyle tutaj, moi drodzy, ten odcinek kładzie ten temat dla mnie całkowicie. Po pierwsze, kiedy ja widzę tych Mandalorian, którzy tam głoszą te swoje piękne monologi o tym, że for Mandalore, for my clan, for my family, for all people i tak dalej, for honor, którzy mówią, jacy to oni są wojownikami i tak dalej, a tak naprawdę nic nie robią, nikogo nie zabijają, nikogo nie trafiają z 3 metrów, nigdzie nie widać tego, że oni są dumnymi wojownikami.
są pokazane jakieś klany, że jest kilka czy tam kilkanaście klanów mandaloriańskich, które maksymalnie składają się z 10 ludzi. Wiecie, kiedy jest żałosne, jak to strasznie kiepsko wygląda, kiedy 10 wojowników pomalowanych na żółto mówi: my jesteśmy Mandalorianie i mamy swoje zbroje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie, jesteście parodią Mandalorian. Jako Mandalorianie, nie wiem, tak mi się zawsze wydawało, powinniście chodzić, zabijać, gwałcić, palić, albo nie wiem co. A po prostu wasze rozterki są tak śmieszne, tak nic nieznaczące. I po prostu, matko, to jest... Jak widzę Mandalorian latających, idących na bitwę, zamiast wykorzystać jakieś przeszkody terenowe, czy nie wiem, noc, czy cokolwiek, nie, idących przez ubite pole z dwoma pistolecikami, naprzeciwko są maszyny krzyżące, ale nie wiem, jesteśmy Mandalorianie i będziemy latać w kółko i strzelać z pistolecików, które nic nie robią. Dajcie spokój, naprawdę. Już w pewnym momencie miałem ochotę, żeby was tam wszystkich wybić. I to jest, to mówię, no, to jest straszne, to jest zajechanie. Star Wars Rebels zajechało dla mnie temat Mandalorian i spokojnie można byłoby ich na kilka lat zamknąć gdzieś, w ogóle nigdzie o nich nie mówić w książkach, komiksach. Niech ktoś podejdzie do tego ogarnięty, przemyśli cały temat i powoli zacznie odbudowywać ten wątek, bo jak dla mnie na razie Rebelsy zajechały do cna jakiekolwiek wartości, jeżeli jakieś były, ja ich nie znałem, ale wiem, że jest gigantyczna ilość fanów Mandalorian. Dla mnie to jest po prostu obelga, gdybym był fanem Mandalorian, to odebrałbym to jako obelgę. I to jest gwóźdź po prostu do trumny tego odcinka. I tak jak mówiłem o tych klanach mandalojańskich, że my Mandalorianie będziemy bić się na ubitej ziemi, po raz kolejny pokazuje, jak bardzo Rebelsy nie potrafią w bitwy naziemne. Bo sorry, ale ja nie potrafię się wczuć w klimat, gdzie bitwa naziemna, pokazujecie nam całą przestrzeń, jakieś okopy, jakieś rowy, wszystko fajnie i tak dalej, a na polu bitwy mamy 5 Mandalorian, 4 szturmowców i 2 maszyny kroczące. I wy mi pokazujecie, że to jest wielka bitwa, albo po prostu kuriozalny moment, gdzie główni bohaterowie zostają otoczeni przez 4 czy 5 Mandalorian i o nie, jesteśmy otoczeni. Jakim cudem wy jesteście otoczeni? Boże, już pierwsza początkowa bitwa jest bez sensu. Dobra, okej, odpuszczam, nie czepiam się taktyki wojskowej, czy tam jakiejś logiki po prostu na polu bitwy. Dobra, niech będzie. Ale moment, kiedy wy nie trafiacie do siebie z odległości 3 metrów, kiedy jest 5 na 5 na gigantycznym polu i wy nam wciskacie, że to jest wielka bitwa. Sorry, to tak nie działa. Już o wiele lepiej mam wychodzi kosmos, Rebelsy. W tym przypadku znowu dajecie ciała. I wiecie, co jest najbardziej przerażające? Kiedy szykowałem się jakby do tej wypowiedzi, powiedzmy, znalazłem 2 plusy. Po pierwsze, Thrawn. A raczej nie to Thrawn, co robi, tylko jak wygląda, jak się prezentuje. On po prostu wchodzi na 30 sekund i mówi kilka zdań, które po prostu obnażają całą głupotę głównego złego przeciwnika, powiedzmy. Całą głupotę fabularną. I to wygląda tak, jakby Thrawn powiedział: wiecie co, ja mam was w dupie. Ja mam w dupie, nie będę się z wami zajmował, bo jesteście głupi, idę sobie. I robi to, co powinien zrobić każdy logiczny człowiek. No ale niestety ja tego nie zrobiłem, oglądałem do końca i się męczyłem. No ale fani Gwiezdnych Wojen nie są do końca normalni. Druga sprawa, i to jest najbardziej przerażające, że z 2 plusów, jakie znalazłem w całym tym odcinku, jest to, że podobało mi się fakt, że na Niszczycielu Imperialnym w pewnym momencie nasi bohaterowie korzystają z windy. I ta winda jest bardzo, bardzo podobna, niemalże identyczna do tych wind, które dostawaliśmy w Jedi Academy czy Jedi Outcast. I to jest przerażające, bo jeżeli w całym odcinku 45-minutowym jedną z 2 pozytywnych rzeczy jest to, że winda na Niszczycielu przypomina ci windę z gier komputerowych, to już świadczy o tym, jaki jest słaby ten odcinek. Bo serio, nie mogę tam znaleźć nic dobrego, no nie mogę, to jest taka siermięga, to jest co najwyżej średnie, moment bardzo często cholernie słabe, pompatycznie, sztucznie pompowane, bo Mandalorianie, którzy są beznadziejni, sorry, nie budzicie żadnego respektu, ja nie czuję przed wami potęgi, że jesteśmy wojownikami i tak dalej, sorry, nie, Rebels, zepsuliście Mandalorian i dziękuję bardzo, zakopać to na kilka lat, niech za kilka lat ktoś to porządny, kompetentny odkopie i przywróci ten temat godność, jaką on powinien mieć. I wiecie co, na koniec mogę wam tylko powiedzieć jedną rzecz, bo jak może niektórzy z was oglądają Star Wars Show, jest coś takiego na kanale Star Wars na YouTube. To są takie tygodniowe, powiedzmy, czy prawie cotygodniowe podsumowania najważniejszych newsów, spotkania z autorami i tak dalej, i tak dalej. I w ostatnim odcinku, czy jakby był obecny David Filoni. David Filoni, który powiedział, że w trakcie wywiadu, że jest to nasz najlepszy sezon. Tutaj chcemy niemożonych filerów, chcemy wszystkie wątki zamknąć i noszę kapelusz i jestem taki poważny i tak dalej. Guzik, prawda, Filoni, sorry, ale jeżeli to jest wasz najlepszy sezon i tak otwieracie swój najlepszy sezon,
to ja się boję pomyśleć, co jest w środku. Ja naprawdę boję się usiąść do następnego odcinka i zobaczyć, więc sorry, ale odcinek zostaje przeze mnie zjechany, jest masakryczny, jest do niczego i gdyby nie fanowski masochizm i oglądanie wszystkiego, czy czytanie wszystkiego, co jest w Gwiezdnych Wojen, co trafi mi się w łapy, to naprawdę bardzo bym się mocno zastanawiał, czy nie odejść od tego serialu. Ale dobra, jest jeden sezon, przemęczymy się co tam raz w tygodniu, to nie problem. Tak więc, moi drodzy, jest tragicznie. Jest po prostu słabo, tragicznie, nudnie, nieciekawie, beznadziejnie. Tak więc, jak widzicie, no, początek był średni, potem się uniosłem, początek jakby mojego tego filmu był średni, teraz się uniosłem trochę, no bo było na co i tyle. Tak więc... Mam nadzieję, że następne odcinki chociaż się poprawią, chociaż będą dobre. Nie mówię, że mają być rewelacyjne, bo ja już nadziei za bardzo nie mam do Rebelsów. Tak więc, no sorry, bardzo kiepskie otwarcie. Miejmy nadzieję, że kontynuacja będzie lepiej. Oczywiście zapraszam standardowo w komentarzach, dajcie znać, co wy uważacie, czy może wam się podobało, czy może ja przesadzam. Prawdopodobnie tak, ale sorry, to są bardzo takie ekspresyjne jakby recenzje, o czym już ci z was, którzy oglądają mnie na bieżąco, znacie mnie. Tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, odsubskrybujcie i żeby nie było, ja do samych Mandalorian czy ludzi jarających się Mandalorianami nie mam, ja mam do Mandalorian tych z Rebelsów i to jest po prostu ostateczna moja opinia. Tak więc dzięki serdecznie, że jesteście ze mną, do następnych odcinków i niech moc będzie z wami. Na razie, cześć.